Niezwykle smutna informacja do nas dotarła. Nie żyje Piotr Maciej Pawłowski, działacz społeczny, założyciel integracji, tak naprawdę portalu ruchu społecznego, który jednoczył osoby niepełnosprawne. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, żeby tutaj Piotr Pawłowski miał jedno dziecko, żeby integracja to była jedyne dziecko. Dzisiaj przedstawię tak naprawdę biografię, ale też dramatyczny życiorys samego Piotra Pawłowskiego, który doskonale wiedział i znał problemy osób niepełnosprawnych, bo sam był niepełnosprawny. Zmarł 8 października 2018 roku w wieku 52 lat. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jeżeli zasubskrybujecie, zostawicie łapkę, ten filmik dotrze do większej grupy odbiorców. Jest to jakby istotne z punktu widzenia algorytmu YouTube'a. Natomiast chcę tak naprawdę dotrzeć z tym filmem do większej grupy odbiorców. Chcę pokazać, że właśnie Piotr Pawłowski to nie tylko integracja, to także człowiek o wspaniałej duszy, artysta, o czym mało kto wie, ponieważ malował tutaj obrazy. Niebywała rzecz. Piotr Pawłowski, urodzony 30 marca 1966 roku w Legionowie, zmarł 8 października 2018 roku. Polski działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, których celem jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością. I życiorys. W wieku 16 lat, podczas wakacji, niefortunnie skoczył do wody, w wyniku czego tamtej pory poruszał się na wózku inwalidzkim. Zanim stał się osobą całkowicie sparaliżowaną, grał w koszykówkę i uprawiał lekkoatletykę. No i właśnie ten wypadek tak naprawdę jest kluczowy w życiu Piotra Pawłowskiego, ponieważ zmienił on zupełnie jego życie, ale nie tylko w sferze fizycznym, ale także psychicznym, także w sferze mentalnym, postrzegania tak naprawdę życia i tego, jak życie jest kruche. Dzisiaj jest więcej tak naprawdę informacji na temat skoku na główkę, natomiast trzeba pamiętać, że on jak skakał na główkę, czy skoczył wtedy na główkę w 1982 roku, nie było takiej powszechnie wiedzy, tak? Do dzisiaj wielu młodych ludzi skacze na główkę, można to zaobserwować nad stawami, jeziorami, jakimiś zbiornikami wodnymi. Też trzeba pamiętać, że dużą rolę odegrał właśnie tutaj Piotr Pawłowski, w tym integracja w edukacji. Mnóstwo pojawiło się spotów w latach 90., w latach 2000 na temat tego, że to jest skok na główkę, to jest złamanie tak naprawdę życia, nie tylko złamanie kręgosłupa. No i ten manekin, który siedział na wózku inwalidzkim, tak charakterystyczny z spotu tego reklamowego, czy takiego, no może nie reklamowego, ale społecznego. Absolwent Instytutu Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i podyplomowych studiów etyki i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był miłośnikiem malarstwa, malował ustami, najchętniej pejzaże i martwą naturę. Od 1989 roku należał do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami. Swoje prace wystawiał m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Czyli to jest ta działalność, o której mało kto mówi, o której media też zapomniały podczas przekazywania tej informacji. Media oczywiście żyją tylko paskami informacyjnymi, zdawkowo poinformowali tylko, że Piotr Pawłowski zmarł, ale nie powiedziały też tutaj kluczowej rzeczy, także Piotr Pawłowski to nie tylko integracja, to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale to też wybitny artysta, człowiek o wspaniałej duszy, który właśnie był miłośnikiem malarstwa, ale który malował przepiękne tak naprawdę obrazy, przepiękne, zwłaszcza, że
to były obrazy, które były malowane ustami, tak? To tym bardziej one jakby docierały do odbiorców, bo osoba tutaj zdrowa, w pełni spraw, która może rękoma malować, też piękne obrazy maluje, natomiast to było coś wspaniałego. Działalność społeczna. W 1994 roku założył magazyn dla osób niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół o nazwie Integracja, który jest największym ukazującym się nieprzerwanie pismem o tej tematyce w Polsce. W 1995 roku z grupą kilkunastu osób powołał do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Dwa lata później założył Fundację Integracja, która powstała, aby wspierać działania stowarzyszenia. On sam powiedział wtedy, pamiętam, że mówił, że był zszokowany tak naprawdę tym, jak integracja pochłonęła ludzi, tak? Jak ona szybko bardzo się zaczęła rozwijać. On myślał na początku, że to będzie małe tak naprawdę grupa ludzi, małe stowarzyszenia, a to bardzo szybko zaczęło rosnąć, bo była potrzeba w społeczeństwie, była potrzeba tak naprawdę tutaj pomocy dla osób niepełnosprawnych, tak? Poza taką pomocą instytucjonalną. Był członkiem i założycielem m.in. Stowarzyszenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji, inicjował powstanie i jest wiceprezesem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Był członkiem m.in. Rady Fundacji Integralia, Grupy Ergo Gestia oraz Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA w Polsce. Jego działalność publiczna to także m.in. uczestniczenie jako aktywny członek w pracach komisji sejmowych, głównie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczył zespołowi do spraw osób niepełnosprawnych przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz był społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka. No tutaj czytam notkę biograficzną z Wikipedii, wiadomo, że część jeszcze nie została zmienionych, więc może być w czasie teraźniejszym. Jest członkiem Rady Społecznej przy prezesie PFRON, a także członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej przy pełnomocniku rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Ekspert przeprowadzający audyty architektoniczne dla wielu firm i instytucji państwowych. Wśród nich znajduje się m.in. Pałac Prezydencki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Premiera, Ministerstwo Gospodarki, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Placówki Poczty Polskiej itd. Ekspert w zakresie audytu dostępności serwisów internetowych dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Współpracował z blisko 500 instytucjami i organizacjami działającymi na terenie całego kraju. W 2012 roku wspierał m.in. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w stworzeniu nowego serwisu premier.gov.pl, w efekcie czego jest on jednym z najlepiej dostosowanych w Polsce. I teraz działalność tutaj medialna. Twórca i redaktor naczelny magazynu Integracja, największego bezpłatnego dwumiesięcznika skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół. Wydanych ponad 100 numerów, który promuje działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu całego środowiska. Magazyn Integracja to najbardziej opiniotwórcze pismo i największe źródło informacji o niepełnosprawności na polskim rynku wydawniczym. Pomysłodawca i redaktor naczelny powstałego w 2003 roku portalu niepełnosprawni.pl, największego medium internetowego podejmującego tematykę niepełnosprawności w różnych jej aspektach, odwiedzanego przez około 200 tysięcy internautów miesięcznie. Autor licznych programów telewizyjnych i radiowych, współtworzył i prowadził program Integracja, audycję telewizyjną, która w całości poświęcona jest zagadnieniom związanym z niepełnosprawnością, a jej celem jest propagowanie integracji społecznej i zwiększanie świadomości społecznej o niepełnosprawności. Pomysłodawca wielu głośnych kampanii społecznych, do najbardziej znanych należą Niepełnosprawni, Normalna Sprawa, Płytka Wyobraźnia to Kalectwo, Czy Naprawdę Jesteśmy Inni. No i tutaj życie prywatne. Od 1999 roku był w związku małżeńskim z Ewą Pawłowską, mieszkał w Warszawie. W 2003 roku otworzył pierwsze Centrum Integracja, w kilka lat później powstały kolejne zlokalizowane w Krakowie od 2006 roku, Gdyni, Zielonej Górze i Katowicach. Centra Integracja to punkty konsultacyjne, które prowadzą szeroko pojętą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w ramach której mają one możliwość podnoszenia kwalifikacji, nabywania umiejętności niezbędnych do skutecznego poruszania się po współczesnym rynku pracy. Tak to właśnie wygląda. No zdecydowanie tutaj jest więcej, tutaj jeśli chodzi o tą działalność, tak, Piotra Pawłowskiego,
Wiele informacji tutaj się nawet nie znajduje w Wikipedii. Konsultant przy tworzeniu aktów prawnych, między innymi inicjator ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Uczestniczył także w pracach nad przyjęciem przez Polską konwencję ONZ dotyczącej praw osób niepełnosprawnych. Brał udział w pracach dotyczących prawa wyborczego oraz ustawie o ruchu drogowym, a także wielu innych aktów ważnych dla życia osób z niepełnosprawnością. Autor szeregu eksperckich rekomendacji, opinii, publikacji na temat przeciwdziałania wykluczenia osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia. Naprawdę osoba, która bardzo mocno zaznaczyła się w świecie osób niepełnosprawnych, bardzo dużo zdziałał dla osób niepełnosprawnych. Można powiedzieć, że on był takim pojedynczym bohaterem całego środowiska, głosem osób niepełnosprawnych, którzy często są w swoich mieszkaniach zamknięci. Ja pamiętam, jak mnóstwo zmieniło się w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi od lat 90. właśnie dzięki Piotrowi Pawłowskiemu, dzięki integracji, którą stworzył i barierom architektonicznym, które były systematycznie likwidowane. Dzisiaj jest to praktycznie standard, natomiast jeszcze w latach 80., 90. Nie było to standardem. Dziś już jest standardem, że wiele instytucji, urzędów jest dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Tak prosta rzecz, a tak skuteczna i tak pomocna dla wielu osób. Jednym słowem, dziękujemy. Dziękujemy Ci, Piotrze, za wszystko, co zrobiłeś dla osób niepełnosprawnych, a także uwrażliwiłeś osoby sprawne na osoby niepełnosprawne, żeby nie przechodzić obojętnie. Dziękujemy. Napiszcie w komentarzach coś miłego. Jak wspominacie Piotra Pawłowskiego? Pozdrawiam. Trzymajcie się. Zostawcie suba. Cześć.